Najważniejsze dynastie w historii świata. Matki, które popychały swoich synów na tron, albo spychały w przepaść. Pływowe by kochanki, zakulisowe intrygi pałacowych eunuchów. Historia świata to w dużej mierze historia rodzinnych intryg, bo w historii ludzkości, Sama rodzina to coś, co istnieje od początku. Wyjątkową historię świata napisał jeden z najbardziej znanych autorów książek historycznych na świecie. Tłumaczony na 48 języków Simon Sibak Montefiore W dzisiejszym odcinku będzie naszym gościem Cezary Korycki, zapraszam Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont Którego nakładem ukazują się książki Simona Sibaga Montefiorego w Polsce W tym najnowsza Świat. Historia rodzinna No i słuchajcie, słowo się rzekło, zapowiadałem, że... Jeden z najbardziej znanych brytyjskich autorów książek historycznych, znany także w Polsce, ale przede wszystkim znany na świecie, bo jego książki przetłumaczono naprawdę na blisko 50 języków, będzie gościem. Historia, jakiej nie znacie, więc co to jest? Eee, witamy Cię w Polsce. Nazywam się Simon Siback Montefiore i jestem historykiem mieszkającym w Londynie. Ale kocham Polskę, uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Po pierwsze, z powodu moich polskich czytelników, i korzystając z okazji, chciałbym wszystkich przywitać i zachęcić do przeczytania mojej najnowszej książki, Świat Historia Rodzinna. Po drugie, chciałbym to podkreślić, w Polsce wydaje się piękne książki. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę, jakie macie szczęście. Spójrzcie tylko na najnowsze wydania moich książek, opublikowanych przez Wydawnictwo Znak. Zatem bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, tym bardziej, że to moja pierwsza wizyta w Krakowie. To wszystko. Życzę udanej lektury mojej książki. Kiedy zapowiadałem nasze spotkanie, to od razu wszyscy nadmieniali i pisali o książce na temat Stalina. Książki na temat Stalina były dwie, ale ten. Dwór y, Czerwonego Cara jest taką książką najbardziej znaną. Może na początek y, zapytam o to, jak wyglądały okoliczności w ogóle zajęcia się tym tematem i ten jednak bezprecedensowy dostęp do archiwów w Moskwie. Tak, yeah, the story of how I got the, the archives at the Starian Archives is an interesting story, because my first history book was. The Great and to niezwykle ciekawa historia. Moja pierwsza książka, Katarzyna Wielka i Potjomkin, pierwotnie zatytułowana Potjomkin, warto tu wspomnieć, że teraz będzie także jej nowe wydanie w Polsce, dotyczyła dwóch fascynujących postaci historycznych, które wcześniej nie były właściwie przedstawiane. Jak wiecie, Katarzynę zwykło przedstawiać się jako ninfomankę, a Potjomkina jako. Budowniczego tego słynnych fałszywych wiosek, atrap. Zdaję sobie sprawę rzecz jasna, że te postaci nie są zbyt popularne w Polsce i jaki jest stosunek Polaków do nich. Nie zmienia to jednak faktu, że były to bardzo interesujące jednostki. I właśnie oni byli tematem mojej pierwszej książki, która, pamiętam, otrzymała bardzo pozytywne recenzje. Wkrótce po tym dowiedziałem się, że nowy rosyjski prezydent. Chcę przeczytać moją książkę, ponieważ szczególnie interesuje go, w jaki sposób udało się Rosji przyłączyć Ukrainę i Krym. Ów nowy prezydent Władimir Putin, wówczas oczywiście był postrzegany przez naiwnych zachodnich przywódców, prezydenta Busha czy naszego premiera Tonego Blaira, jako bardzo umiarkowany reformator. Jego zainteresowanie historią doprowadziło do mojego spotkania z ludźmi z Kremla, z otoczenia prezydenta, którzy poprosili mnie o napisanie eseju. Specjalnie dla ich czytelnika. Eseju, który traktowałby o tym, jak doszło do przejęcia przez Rosję Ukrainy, ponieważ tego aspektu, tej historii nigdy nie nauczano wcześniej w Związku Radzieckim. Dzieje Piotra Wielkiego, dzieje Iwana Groźnego, rosyjska rewolucja to były powszechnie poruszane tematy. Jednakże z Krymem to była niewspominana historia. Oczywiście, zgodziłem się. W międzyczasie poinformowali mnie, że ów esej będzie opublikowany w języku rosyjskim i tak też się stało. Po publikacji ponownie skontaktował się ze mną jeden z ministrów, informując, że z moim dziełem zapoznał się pewien szacowny czytelnik, który. Na co dzień nie czytuję beletrystyki, ale za to cenię literaturę historyczną i podziwia moje książki, ponieważ przywracam w niej dobre imię rosyjskich postaci tych postaci, które dotychczas były wykpiwane na Zachodzie. I w związku z tym ten czytelnik pragnie podarować mi prezent. No cóż! Kiedy masz otrzymać prezent od prezydenta Putina, to trudno nie zastanawiać się, jaki to będzie prezent, więc od razu o to zapytałem. I oni w odpowiedzi zapytali, czy chciałbym być pierwszym przedstawicielem Zachodu, który otrzyma dostęp do prywatnych archiwów Stalina. Rzecz jasna, odpowiedziałem, że tak. I napisałem książkę Stalin, Dwór Czerwonego Cara. Przez 9 miesięcy miałem dostęp do tych archiwów. Chodziłem tam codziennie, miałem własny prywatny pokój, Przynoszono mi tony dokumentów. Siedziałem sobie więc w tym w Prywatnym Pokoju, a różnego rodzaju pracownicy archiwum eksperci od odręcznego pisma poszczególnych przywódców dostarczali mi kolejnych materiałów. Jeden na przykład specjalizował się w piśmie odręcznym Molotowa, drugi Stalina, kolejny Berry. Było to niezwykle interesujące doświadczenie i fascynujące jednocześnie. W efekcie opublikowałem kolejną książkę, tym razem jednak Kremlowi się ona nie spodobała. Nie spodobało im się to, jak przedstawiłem Stalina. I kiedy zacząłem pracę nad następną książką, nad książką o młodości Stalina, zwróciłem się z prośbą o dostęp do archiwów i do tego mojego prywatnego pokoju, to otrzymałem bardzo typową dla Rosjan, powiedziałbym, w sobie, Stylu odpowiedź? Nie pamiętamy, żeby miał pan kiedykolwiek tutaj jakiś pokój, a kim pan właściwie jest. I tak oto utraciłem swój status i stałem się pewnego rodzaju desydenckim historykiem w Rosji. I mój czas specjalnych względów dobiegł końca. Wypadłem z łask. Taka właśnie była historia mojego wyjątkowego dostępu do archiwów i napisania książki. And how I wrote the book. Ale powiedzmy to w, w kontekście też historii y, i zamiłowań Władimira Putina do historii. Y, kogo chcę chce kopiować? Na kim się wzoruje? Na Piotrze Wielkim, na Katarzynie Wielkiej, która przecież jako pierwsza zajęła Krym dla Rosji? Y, czy może, ta, może też na Stalinie na przykład? Well, when, I met, when I met with these people from, from his staff, um, they, they said, you know, he was, he was thinking about kiedy spotkałem się z tymi ludźmi z otoczenia Putina, to oni mówili mi, że zastanawia się on, która z postaci w historii Rosji mogłaby być wzorem dla jego rządów, a to było w roku 2000. Szukali takiego wzoru, takiej postaci i nie mogła być to oczywiście Katarzyna Wielka, bo by była kobietą. Myśleli o Potjomkinie, czy dałoby się historycznie troszkę odratować Potjomkina i wykorzystać właśnie jego. Jednak on był prawdopodobnie już zbyt dekadencki, by Putin mógł wykorzystywać wprost jego przykład. Zatem Piotr Wielki wydawał się tym właściwym. Solidnym bohaterem dla rosyjskiego autokraty. Ale muszę podkreślić, że to właśnie Stalinem Putin jest najbardziej zafascynowany. Ten minister, o którym wspominałem, powiedział mi, że osoby, które odwiedziły Putina w jego gabinecie oczywiście mówimy tu o samej wierchuszce tego jego otoczenia w czasie wizyty Putina on sam zwykł prosić, by wybierali jedną z książek z jego kolekcji, a połowę w tej kolekcji stanowią książki z biblioteki Stalina, druga połowa znajduje się w tych archiwach Stalina. Zatem te osoby wybierały jakąś książkę, a on prosił, by otworzyli ją na dowolnej stronie. I wtedy mogli dostrzec odręczne notatki Stalina na marginesach. Powtarzam więc raz jeszcze, że Stalin był zawsze dla Putina bardzo ważną postacią, bo przecież to on właśnie był odnoszącym największe sukcesy przywódcom Rosji w XX wieku. Oczywiście cena za to była tragiczna, koszt ludzki, jaki poniosła także i Polska, ale biorąc pod uwagę imperialistyczne interesy Rosji. To Stalin był właśnie najskuteczniejszy. Zastał Rosję osłabioną i pogrążoną w chaosie, a pozostawił po sobie imperium większe niż Czarowie i wyposażone w broń atomową. Oprócz tego, zostawił za sobą ślad śmierci 20 milionów ludzkich istnień. Wracając więc do tematu wzorów dla Putina, ktoś, kto dziś dowodzi tocząc wojnę, musi spoglądać na dokonania Stalina jako na kogoś, kto właśnie wytworzył pewien wzór model rosyjskiego naczelnego wojska. For a Russian supreme commander. Jaka jest w ogóle prognoza dla tego, co się wydarzy w, w Rosji i do tego, jak długo jeszcze Putin będzie liderem tego państwa? Zostanie na Kremlu do końca życia? Będzie rządził do swojej I, I I mean, dziewięćdziesiątki? You know, um, Myślę, że jest to możliwe. Zawsze uważałem, że najbardziej prawdopodobny scenariusz oddania władzy przez Putina to ten, w którym opuszcza zajmowane stanowisko nogami do przodu. Jednak jedyna możliwość, by został odsunięty od władzy, to moment, w którym poważnie, całkowicie zostanie pokonany w tej wojnie, a póki to, co się, to się nie wydarzyło. Tak więc nie udało mu się zająć Kijowa i to było totalne fiasko tej kampanii, ale według rosyjskich standardów takie fiasko jest do zniesienia. Jak dobrze wiemy, armia rosyjska potrafi, jak żadna inna, nawet chińska, tracić wielkie liczby żołnierzy i przyjmować ten fakt jako coś normalnego. Choć zapewne nikt inny nawet nie rozważałby działań przy tak wielkich stratach ludzkich, i żaden rząd by nie przetrwał czegoś takiego. Ale akurat w Rosji to przychodzi z łatwością. Oczywiście istotnym czynnikiem jest tu. Pełna kontrola nad mediami, ale także pewien charakterystyczny rys rosyjskiej armii, tradycja armii chłopskiej, natura rosyjskiej władzy wykonawczej. Myślę zatem, że Putin może przetrwać jeszcze kolejne kadencje może dwie, może więcej. I sądzę, że mógłby utrzymać władzę bez końca, a jedyne, co mogłoby go obalić, to totalna porażka bo tego Rosjanie nigdy nie wybaczają. Ale z tym akurat. On jeszcze nie musiał się dotychczas mierzyć. I patrząc na to, co dzieje się na froncie, gdy Ukraina zaczyna słabnąć, to zadziwiające jest, że na przykład nie ogłoszono tam pełnej mobilizacji, poboru do wojska. A moje przewidywania odnośnie tej wojny są takie, że ostatecznie Ukraina i Rosja będą musiały negocjować. I te negocjacje będą dotyczyły ustalenia granicy na linii, na której w danej chwili zatrzyma się front. Zatem. Uważam, że Rosja pozyska nowe terytoria i będzie musiała to uznać za zwycięstwo Putina. Putin wygra kolejne wybory z wynikiem 99%, a Ukraina stanie się tak zwaną demokracją wojenną takiego określenia, że mam w mojej najnowszej książce wojenną demokracją europejską, silnie dotowaną przez Unię Europejską, z pełną mobilizacją armią obywatelską, stanie się takim Izraelem Europy. Takim, jakim było państwo Izrael jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami. I choć Ukraina będzie mniejsza, to będzie znacznie silniejsza. No dobrze, to porozmawiajmy o tej najnowszej książce o historii rodzinnej świata. Um, jak to jest pisać w ogóle taką książkę, która ma 1200 stron? To jest coś, co przypomina biegnięcie maratonu albo dwóch maratonów, ale tak jak w każdym maratonie, bywają kryzysy. Więc czy tutaj były te kryzysy i jak e, zabrał się autor do pisania tej książki? Tak, cóż, po pierwsze, napisałem już kilka książek. Ale ta ostatnia na pewno była zarówno najtrudniejsza, ale i przyniosła mi najwięcej satysfakcji. Pomysł był szaleńczo ambitny, ale towarzyszyło mi uczucie, że musiałem ją napisać i musiałem się po prostu tego podjąć. I w zasadzie to uwielbiałem tą pracę nad tą książką, choć nie podołałbym temu zadaniu, gdyby nie pandemia i lockdown, ponieważ w czasie pandemii COVID-u dosłownie żyłem tylko i wyłącznie pisaniem. Moja rodzina wyprowadziła się do domu na wsi, a ja żyłem zupełnie sam, przez około dwa lata w mieście i w tym czasie napisałem całą książkę. Jej tytuł brzmi Świat. Historia rodzinna. Główna idea jest prosta: to połączenie bogactwa historii z intymnością biografii. Taka jest myśl przewodnia. I jako, że był to mój pomysł, musiałem znaleźć jakiegoś rodzaju szkielet, połączenie, spoiwo tej książki. I uznałem, że takim spoiwem będzie rodzina. I to z wielu powodów, ponieważ ma ona tak wiele różnych przejawów: rodzina jako ojciec, rodzina jako matka, rodzina w znaczeniu naukowym, rodzina w znaczeniu pokoleń, rodzina jako podmiot wychowujący dzieci, rodzina jako klan polityczny, rodzina jako idea imperialna, rodzina jako idea religijna. To właśnie rodzina jest odzwierciedleniem życia społecznego, gospodarczego, jest odzwierciedleniem moralności, religii wszystkiego, co dzieje się wokół nas. Zatem perspektywa rodziny to idealny sposób, by ten świat opisać. Nawet w tych okresach, z których brakuje nam źródeł, opisów codziennego życia zwykłych ludzi, są przecież materiały dotyczące życia dynastii. Na marginesie zaznaczam, że w tej książce nie piszę jedynie o dynastiach władców. Oczywiście w większości tak, ale wspominam także o dynastiach, o całych pokoleniach wykonujących konkretne zawody, o dynastiach katów, płatnerzy, lekarzy, historyków czy powieściopisarzy. Zatem ta książka jest pełna wielu różnych postaci. Są także w niej rodziny niewolników, bo niewolnictwo także przechodziło z pokolenia na pokolenie. Taki jest zamysł tej książki, aby wszystkich tych ludzi w niej pomieścić. Szalony pomysł. Kiedy zaczynałem, nie byłem pewny, czy mi się uda. I wtedy moja mama, która miała 90 lat, wtedy powiedziała mi, mam dla ciebie pewną radę, Simon, oddaj pieniądze. Zwróć to honorarium. Na szczęście nie posłuchałem tej rady i zdecydowałem, że napiszę tę książkę posługując się właśnie ideą rodziny. Bo przecież to właśnie rodzina jest dominującą formą sprawowania władzy w historii świata, w historii ludzkości. Na dobre i na złe. I przecież trwa nadal. W Europie i Ameryce Północnej lubimy myśleć, że mamy bardzo stabilne, racjonalne, laickie demokracje i nie mamy władzy, dynastii czy rodów. Ale w pozostałych częściach świata władza rodziny, władza monarchiczna to dominująca forma rządów. Tak więc był to bardzo przyjemny sposób uprawiania historii świata. Podobnie jak wszystkie moje książki, także ta jest napisana z nadzieją na jej naukową wartość. Ale jest również napisana tak, aby mógł ją przeczytać każdy i cieszyć.

Playlistę utworów na Spotify, jaki był klucz doboru tych utworów. I w ogóle. Jakiej muzyki słuchasz pisząc, yy, pisząc książki? Yeah, when I'm Ponieważ kiedy piszę, potrzebuję szybkiego tempa, bo piszę naprawdę szybko. Najpierw dopracowuję tematy. A później przychodzę do pisania już całej książki na dużej prędkości. I wtedy słucham naprawdę głośnej muzyki. I słucham wszystkiego: rapu, house'u, rocka, panka, post-panka, new wave wszystkiego, nawet disco. Mam playlisty i możesz zobaczyć niektóre rzeczy, których słucham. A przy okazji, ponieważ słucham muzyki, dobieram taką, która jest odpowiednia. Kiedy pisałem o Franku Sinatrze, słuchałem Franka Sinatry. I do latach 60. słuchałem Stąców. Kiedy byłem w latach 70. słuchałem na przykład Bowiego i Eltona Johna, a ci wszyscy goście, ci mądrzy goście, oni też pisali o historii. Jeśli czytasz na przykład teksty Leonarda Coena, jeśli czytasz Bowiego, to znaczy, przepraszam, jeśli słuchasz Leonarda Coena, jeśli słuchasz Bowiego, jeśli słuchasz stąsów, jeśli słuchasz tego wielkiego roka, na przykład The Clash, to oni przecież tak wiele mówią o historii. I wtedy pomyślałem, dlaczego by nie stworzyć takiej playlisty? Pierwszego soundtracka do książki historycznej. Stworzyłem więc playlistę na Spotify. Znajdziecie ją na tej platformie. Zasada doboru utworów jest taka, że muszą być to piosenki opowiadające historii, albo wręcz będące jej częścią. Wiesz, na przykład "Window Change" zespołu The Scorpions z roku 1989 była to piosenka której wszyscy słuchali, kiedy runął mur berliński. Więc właściwie nie chodzi tu o sam upadek muru, ale o piosenkę jako Hymn. Jest więc piosenka Baja, która jest obecnie piosenką irańskich protestów i która też się tam znalazła. W sumie oczekuję, że wasi widzowie zaproponują jakieś polskie piosenki, bo w sumie polskich piosenek akurat tam nie ma. Są piosenki rosyjskie, są piosenki z Gany, są piosenki indyjskie, ale nie mamy polskich. Musisz mi coś podsunąć. Dodam je, jak będą dobre. Ale co na tej liście robi Coolio i Gangster Paradise? No cóż, to jest piosenka, która najlepiej opisuje kulturę afroamerykańską lat 70. i 80. XX wieku. Uwielbiam tę piosenkę, bo jest to rodzaj poezji. Więc jest to ważny utwór, dlatego się tam znalazł. Chodzi mi o to, że mam tam też piosenki o aktach Lynchu na południu USA, utwory o wojnie secesyjnej, więc jest tam dość dużo Ameryki, bo to głównie rock i muzyka popularna, wiele z nich powstało pod wpływem Ameryki. Rock and popular a jak w każdym kraju, do którego jadę, to pytam ludzi, wiesz, daj mi znać, że czegoś mi brakuje. I oni wtedy coś tam mi podsuwają, piszą do mnie. Na przykład usłyszysz tam też muzykę Um Kulsum, najsłynniejszej egipskiej piosenkarki XX wieku. Można powiedzieć, dlaczego u licha ona tam jest? No cóż, bo była to ulubiona piosenka Gamala Abdela Nassera. Odtwarzał jej muzykę publicznie, rozmawiał z nią, spotykał się z nią. Więc, zawsze jest jakiś powód, aby dodać taki utwór. Ta książka to jest niezliczona liczba nazwisk e, królów, e, królowych, różnych eunuchów, którzy gdzieś tam pociągali za sznurki, jakichś zakulisowych graczy, e, którzy decydowali o losach wielkich imperiów. Można powiedzieć, że to jest blisko tysiąc, może nawet 1500 osób zgromadzonych na tych wszystkich stronach, ale gdybyśmy ich zgromadzili na przykład w czymś takim jak Royal Albert Hall, to kto musiałby się pojawić na scenie jako ten najważniejszy dla historii świata? Well, I mean, you know... Tak, rzeczywiście, jest tam wielu fascynujących zdobywców, niezwykłych postaci. Ciekawą stroną tej książki jest to, że wiele z tych postaci jest twoim odbiorcą tutaj w Polsce dobrze znanych, ponieważ twoi odbiorcy są prawdziwymi ekspertami w dziedzinie historii. Dlatego tak miło mi jest tutaj z Tobą rozmawiać. Wiele postaci będzie im dobrze znanych. Tamerlan, Chinggis Khan, Napoleon. Nadir Shah, Abu abbas Piotr Wielki, ale są tam także co ciekawe, jako że jesteśmy teraz w Nowej Jerze. w tej książce jest wiele kobiet, jest wiele dzieci, Wielu przywódców, których może do tej pory nie znaliśmy, ale na pytanie, kto jest najważniejszy, nie sposób mi odpowiedzieć. Powiedziałbym, że najważniejszymi ludźmi w tej historii nie są zdobywcy, ale naukowcy, którzy w latach 1850-1920 zmienili i stworzyli nowoczesny świat. Są to naukowcy, niektórzy bardzo znani, inni mniej znani, którzy odkryli zarazki, sterylizację znieczulenia, szczepienia, oczyszczanie wody, pasteryzację mleka. I także ci z bardzo wczesnych lat wieku XX, głównie niemieccy naukowcy, którzy odkryli na przykład nawożenie gleby. And ...water purity and milk, uh, a milk pasteurization. And, and, and those also in the very, very early 1900s, who, the German, mainly German scientists, um, who discovered fertilizer, created fertilizer... And that... Wszystkie te odkrycia sprawiły, że... Śmiertelność dzieci spadła, śmiertelność niemowląt spadła, matki przeżywały ciąże, gorączkę poporodową. Nagle na świecie było o wiele mniej głodu, bo wcześniej oczywiście zdarzały się okresowe klęski głodu, a wiele klęsk głodu było po prostu mieszanką okresów bardzo słabych zbiorów i trudności w zaopatrzeniu. Ale po pierwszej wojnie światowej głód nagle zmienił swoje oblicze. Teraz stał się albo wynikiem wojny, albo ideologicznych, planowych decyzji człowieka. Ale i z głodem człowiek sobie poradził. Długość życia ogromnie wzrosła. W ten sposób zupełnie zmieniła się liczebność Ziemi. Przeszliśmy od niecałego miliarda do 8 miliardów w niezwykłym tempie, i to zupełnie zmieniło świat. Zatem to są właśnie ludzie, którzy najbardziej radykalnie zmienili historię świata, wraz z kolejnymi, którzy stworzyli komputery. Pocztę elektroniczną, internet, sztuczną inteligencję, to wszystko, co dzieje się obecnie. Kiedy więc spojrzysz na historię świata, zdasz sobie sprawę, że gdybyś mieszkał w wiosce w prowincji Henan w Chinach lub w wiosce w Anatolii pod rządami Osmanów, czy wcześniej w Cesarstwie Bizantyjskim lub jakiejkolwiek wiosce w Anglii czy w Polsce, to prawdopodobnie życie nie zmieniło się zbytnio przez wiele, wiele wieków. A może nawet tysiącleci? I oczywiście wszystkie miasta się zmieniły. Miasta rosły i rozwijały się. Ale akurat życie na wsi, prawdopodobnie przez długi czas, było z gruntu rzeczy podobne. I nagle w ostatnim stuleciu wszystko przyspieszyło. A życie zmieniło się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I oczywiście, że migracje istniały też w dawnych czasach. I one także są ważnym elementem książki. Ale ludzie obecnie mogą przemieszczać się znacznie szybciej. Zaczęli się przemieszczać, że mogli dostać się statkami parowymi do Ameryki, później jechać koleją, ale teraz mamy koleje, parowce, samoloty. Dzięki temu świat może teraz zmieniać się jeszcze szybciej. Oznacza to, że wszystko może zmieniać się znacznie szybciej. I jak widzieliśmy w przypadku COVID-19, że także złe sprawy mogą pójść znacznie szybciej. Ale skoro mówiliśmy o wielkich zdobywcach, to myślę, że Tamerlan jest jedną z najbardziej fascynujących osobowości. Był to niezwykle wyrafinowany człowiek. Także brutalny pod wieloma względami, ale jednocześnie fascynujący. Chingis Khan był także jedną z kluczowych postaci w historii. Nie zdziwicie oczywiście to, że. Uważam na przykład proroka Mahometa za jedną z najważniejszych postaci, ale to, o czym ludzie często zapominają, a nawet ci, którzy znają historię, to jest to, że on był nie tylko przywódcą religijnym, ale także przywódcą wojskowym i politycznym, a także założycielem największej dynastii w historii, dynastii, która trwa do dziś. I na przykład Hashemici w Jordanii wywodzą się bezpośrednio od proroka, więc na tej liście mamy naprawdę wielu fascynujących ludzi of fascinating people. In there. A jaki czynnik w ogóle decyduje o tym, że ktoś e, ma predyspozycję do tego, żeby osiągnąć sukces. A series of things I mean of course one Oczywiście można uznać, że przypadek jest wszystkim, Czy odpowiedni moment jest wszystkim. Ale kiedy masz już jedno i drugie są trzy rzeczy, które moim zdaniem są Najważniejsze dla osiągnięcia sukcesu. Pierwsze to wizja. Musisz wiedzieć, co chcesz zrobić. A polityka polega na podejmowaniu decyzji. Jeśli nie potrafisz podjąć decyzji, to w końcu dojdzie do katastrofy. A czasem jest to po prostu kwestia poglądów. Oba mogą być błędne, ale to nie ma znaczenia pod warunkiem, że wybierasz jeden z nich. Tak więc wizja jest pierwszą rzeczą. Drugą jest umiejętność przewidywania, przenikliwość. Nie ma sensu mieć marzeń, jeśli nie ma się kompetencji, by je zrealizować. I nie chodzi tylko o kompetencje i umiejętności organizacyjne, ale także umiejętność stosowania przymusu i siły. Wiesz, kiedy Piotr Wielki chodził po Petersburgu, swoim nowym mieście, to sam wszystko sprawdzał. A jeśli dowiedział się, że ludzie nie robią tego, co im nakazał, to od razu okładał ich swoim kijem. Kimkolwiek by byli, a wielu z nich to byli naprawdę ważni ludzie. I trzecia sprawa to zasoby. Bez względu na to jak jesteś kompetentny, jaką masz wizję, jeśli nie masz środków, by cokolwiek zrobić, to wszystko traci znaczenie. I oczywiście widzimy to teraz na świecie. Wszystkim brakuje pieniędzy. Oczywiście wszystkie zachodnie państwa są przeciążone obietnicami i oczekiwaniami dotyczącymi praw, usług, komfortu i bezpieczeństwa. Oznacza to, że wszystkie funty z podatków są wydawane, wszystkie złotówki są wydawane tak szybko i nie ma żadnych wolnych środków. Trudno więc być wielkim przywódcą, jeżeli nie można sobie na nic pozwolić. Więc to są kluczowe rzeczy. Oczywiście charyzma jest mieszanką dwóch pierwszych i charyzma jest bardzo ważna, ale charyzma może być z główna. Charyzma nie jest dobra, jeśli nie ma się innych walorów. W tej książce jest bardzo mocno zaakcentowana sprawa roli kobiet, roli kobiet jako osób, które gdzieś zakulisowo pociągały za sznurki, roli matek, które potrafiły popchnąć swoich synów do, do władzy, do zaszczytów, no, ale też roli takich matek, które potrafiły odciąć, często nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu, swoich synów od władzy. Która z tych kobiet zdecydowanie odegrała największą rolę w historii świata? Cóż myślę, że największą kobietą w tej książce, największą kobietą przywódczynią jest Kosem. Jedna z dynastii Osmanów, żona Osmańskiego Sultana Sultana Ahmeda. Która ostatecznie zdominowała imperium przez ponad 40 lat. I to naprawdę było niezwykłe osiągnięcie. I to jest interesujące dla nas w Anglii, ponieważ tutaj nie mamy takiej wiedzy o imperium osmańskim jak wy. Ponieważ wy zetknęliście się bezpośrednio z Imperium Osmańskim, stoczyliście z nimi wielką bitwę, ale akurat w Wielkiej Brytanii mamy dość małą wiedzę na temat tego imperium. Wszyscy w Anglii mają obsesję na punkcie lat 30. i 40. XVI wieku. Karol I, Oliver Cromwell. Angielska wojna domowa, a oni nie wiedzą nic o reszcie świata. Zawsze mówię, że Anglia to tylko mały kraj walczący sam ze sobą w tamtym czasie, ale największymi nazwiskami, największymi państwami na świecie i w Europie były wtedy między innymi Polska i Litwa, dalej na południe ze wspólną granicą było oczywiście Imperium Osmańskie, które rozciągało się wtedy od Maroka aż do Persji i Iranu. Tak więc było to naprawdę ogromne państwo które miało bardzo interesujący system. Choć oczywiście nigdy nie było tam sułtana kobiety, bo trzeba było być mężczyzną, aby zostać sułtanem. Ale kobiety były niezwykle ważne w tym systemie. System działał w taki sposób, że sułtan, padyszach, cesarz miał harem. Ale harem to nie do końca było to, tak jak sobie wyobrażamy miejsce erotycznych uciech. Oczywiście, seks był tam bardzo ważną rzeczą i tam się to działo. I w rzeczywistości Harem był prowadzony przez matkę sułtana i było to pewnego rodzaju centrum opieki nad dziećmi, agencja towarzyska, ale także siedziba rodziny. Była to więc bardzo ważna instytucja. I do tej instytucji kobiety były sprowadzane z całej Europy. I sprzedawane do Haremu sułtana w Stambule. A niektóre z tych kobiet przy okazji zostawały sprzątaczkami, pokojówkami, gospodyniami, i nikt ich nigdy nie zauważał. Inne robiły karierę, bo uczyły się języka, przechodziły na islam. Inne były też na rynku jako kochanki jednego z sułtanów. Niektóre z nich nigdy nie były przez niego zauważone, a niektóre oczywiście zostawały najbliższymi kochankami, i zachodziły w ciąże. Zasada była taka, że można było mieć tylko jedno dziecko, jednego syna z każdą kobietą z Haremu. Ale oczywiście tak się nie działo, wszystko z powodów uczuciowych, ponieważ oczywiście sułtan zakochiwał się w tych kobietach. Kiedy więc zakochiwał się w jednej z kobiet, oczywiście chciał mieć z nią więcej dzieci, spędzać z nią więcej czasu. Ostatecznie ją na przykład poślubiać, co było innowacją. I wtedy zaczęły pojawiać się w Stambule bardzo znaczące, bardzo silne kobiety. Ponieważ wcześniej każda matka walczyła, by jej syn został sułtanem i wspierała go w tym. Ale oczywiście, gdy miała więcej dzieci, to mogła jeszcze bardziej dominować i stać się jeszcze bardziej wpływowa. I oczywiście tak stało się z, w relacji pomiędzy Sulejmanem Wspaniałym a Roxelaną, znaną również jako sultanka Hurem. To jest akurat dobrze znana historia, jestem pewien, że wszyscy ją znacie i została przeze mnie dość szczegółowo opisana w książce. Natomiast Kosem żyła 100 lat później i była również porwaną dziewczyną, chrześcijanką, zniewoloną, sprzedaną na rynku dla sułtana, nawróconą na islam. Sułtan zakochał się w niej, pobrali się i chcieli mieć dzieci. Choć sułtan miał też inne dzieci, ale ona stała się dominującą kobietą tamtego stulecia. Była niezwykle przebiegła. Kiedy jej mąż zmarł, musiała najpierw poprzeć innych jego synów, aby zostali władcami. Zaprzyjaźniła się z nimi. Ale kiedy umarli lub zostali obaleni, obsadziła na tronie własnego syna. I okazał się on jednym z największych, ale i najbardziej przerażających sułtanów Muradem IV. Kiedy on był młody, to ona była regentką rządziła za niego. Można czytać jej listy. Była bardzo inteligentna, bardzo zabawna, interesowała się wszystkim. A kiedy jej syn dorósł, rządził samodzielnie, odnosił sukcesy, ale zmarł na alkoholizm w młodym wieku 30 lat. Więc musiała przenieść ambicje. Na swojego ostatniego syna, Ibrahima Szalonego, który w rzeczy samej był szalony. I kiedy objął rządy, okazały się kompletną katastrofą. Wtedy ona musiała się zgodzić na jego egzekucję, co było oczywiście niezwykle trudną decyzją dla matki. A potem ponownie przejęła władzę, ale czas mijał szybko, ona już była w podeszłym wieku. Prawdopodobnie, gdy miała 60 lat, to jej córka, matka, młodego sułtana dokonała zamachu stanu. Napadnięto ją w korytarzach pałacu, uduszono, aż jak pisano w kronikach, krew wytrysnęła jej z uszu. Była najpopularniejszą kobietą w Stambule. Dlatego tłum wzniecił zamieszki po jej śmierci. I to właśnie moja ulubiona kobieta w całej książce. Fascynująca postać. Naprawdę warto o niej przeczytać, ponieważ myślę, że akurat tutaj niektórzy z widzów są na pewno ekspertami w dziedzinie historii, mogą ją znać. Ale ci, którzy jej nie znają, to zapraszam, żeby się z nią zapoznali, bo ta historia może być bardzo interesująca. Ale podobne historie powtarzały się, bo miały miejsce także u Mongołów w Indiach, na Dworze Taminskim, u Mongołów w rodzinie Chingis gdzie przez długi czas kobiety rządziły in całymi imperiami. Były naprawdę twarde i naprawdę inteligentne. To samo dotyczyło oczywiście Chin. Właśnie tego typu historii brakuje w jej tradycyjnym zachodnim przedstawieniu. I cała przyjemność pisania historii rodziny i świata to właśnie opowiadanie o takich historiach. Wspomniane zostało, że rodzina jest czymś, co jest podstawową komórką w historii ludzkości. Towarzyszy nam od kilkudziesięciu tysięcy, może nawet od kilkuset tysięcy lat człowiek zawsze funkcjonował w obrębie jakiejś rodziny. Zresztą wspominałeś o tym wcześniej. Natomiast dzisiaj jednak dochodzimy do takiej sytuacji, w której i rola kobiety, i rola rodziny zaczynają mieć zupełnie inny wymiar. Ja nie wiem, czy to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o, można powiedzieć, niechęć do kontynuowania tej tradycyjnej roli rodziny, ta tradycyjna rola jest trochę zaprzeczona. Coraz mniej ludzi chce wiązać się węzłem małżeńskim. Też jest problem z, z tym, że coraz więcej osób nie chce pełnić roli matki. Czy my nie jesteśmy przynajmniej świadkami jakiejś kulturowej rewolucji, która obecnie trwa na Zachodzie? Cóż, mamy na Zachodzie kryzys rodziny. Nawiasem mówiąc, wszystkie te problemy są tak naprawdę efektem sukcesu. Na przykład Chiny teraz przekonują się, że ich liczba ludności spada. Wynika to z powodu wcześniejszej polityki państwa, zasady jednego dziecka w rodzinie. Musieli ją wprowadzić, aby zatrzymać przyrost ludności, ale w Chinach byli w tym aż tak skuteczni, że Indie ich wyprzedziły. Ale na Zachodzie mamy inny problem. Mamy wiele innych problemów, które są efektami sukcesu. Myślę, że w tym sensie, że są to problemy wynikające ze zbyt luksusowego poziomu życia. Oczywiście ten luksus jest miernikiem sukcesu społeczeństwa. Ludzie nie muszą mieć wielu dzieci jak kiedyś, ponieważ otrzymują wystarczająco wysokie emerytury od państwa, są długo sami pracować, mieć łatwiejsze życie. Z tych wszystkich powodów, ludzie decydują się nie mieć dzieci. I oczywiście też wiedzą, że dzieci, które mają, będą żyły, bo to akurat nie było takie pewne jeszcze na początku XX wieku, gdy śmiertelność była większa. Ale faktycznie mamy kryzys zakładania rodzin i posiadania dzieci. Widać to oczywiście w wielu miejscach, głównie w Ameryce Północnej i w Europie, w bogatszych częściach świata. Obejmuje to także i Rosję, która przeżywa ogromny kryzys demograficzny. Jest to więc problem, z którym borykają się nie tylko zamożne społeczeństwa. I oczywiście to ma znaczenie, ponieważ nawet w świecie zaawansowanych technologii populacja państwa ma znaczenie wielkość państwa także ma znaczenie, jest nadal istotna, wielkość pod względem geograficznym, ale także wielkość pod względem populacji. I oczywiście jest taki klasyczny przykład, gdzieś to się potwierdza, nawet w dobie całej nowoczesnej technologii. To oczywiście wojna na Ukrainie. Wiesz, ilość dostępnego tak zwanego niestety mięsa armatniego na tę wojnę jest teraz niezwykle ważna. I choć wszyscy zwykli myśleć, że ilość ludzi nie jest ważna, nie jest ważne, ile ma się dzieci, to jednak okazuje się to bardzo istotne. Ale jest to także problem zmian kulturowych. I wydaje mi się to dość ciekawe, zabawne, to co widzieliśmy w trakcie pandemii COVID, gdy wszyscy wrócili do swoich rodzin. Stało się to właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że rodzina nuklearna jest już skończona. A tymczasem i większy kryzys. Tym bardziej ludzie przywiązują się do swoich rodzin, ponieważ potrzebują tego systemu wsparcia. Myślę, że zbliżamy się do okresu większego kryzysu, dlatego sądzę, że ludzie z powrotem zwrócą się w stronę rodziny. I faktycznie, patrząc na historię, nawet z ostatnich 300 lat, jak działa rodzina, jej miejsce w społeczeństwie, jej miejsce w gospodarce, to wszystko się zmienia. Weźmy taki przykład, nawet z naszego życia. 10 lat temu. Wszyscy jeździli do pracy w garniturach. Jechałeś w tramwaju, w autobusie, w metrze i jechali ludzie pod krawatem i w garniturze. A teraz połowa ludzi zostaje w domu, połowa wychodzi do pracy. A ci, którzy wychodzą, już nie zakładają garnituru. Poza oczywiście tymi przedstawicielami zawodów, którzy po prostu muszą chodzić tak ubrani. Zatem w naszych czasach widzimy, że sposób pracy zmienia się radykalnie. Ale to także wpływa na rodzinę. Bo na początku XVIII wieku mężczyźni wychodzili do pracy, ale wychodzili do pracy na polu czy w małych warsztatach. Wiele z nich znajdowało się po prostu w ich domach. Tam na przykład produkowano na małą skalę ubrania. Tak to mniej więcej wyglądało na całym świecie. To były takie mini fabryki, ale malutkie. Mogła tam pracować cała rodzina i może kilku pomocników. A potem, oczywiście, przyszła rewolucja przemysłowa. Wszyscy poszli do pracy. Bogaci ludzie poszli do biur, biedni ludzie do fabryk. Biedne kobiety poszły do fabryk. Kobiety z klasy średniej i wyższej nie robiły nic, ponieważ były je na to stać. A więc nastąpiła kolejna ogromna zmiana, która zmieniła również charakter rodziny, ponieważ bogaci ludzie potrzebowali służby. Tak więc można było teraz sobie pozwolić na ogromny personel domowy, co oznaczało, że tysiące służących musiało mieszkać w miastach. Tam się kwaterować. Ludzie potrzebowali mieszkań do zamieszkania. Tak więc podaję tylko przykłady tego, jak rodzina nieustannie przechodzi, przechodziła zmiany. Jest pozornie kształtowana przez zmiany w moralności i w obyczajach, ale tak naprawdę główny wpływ ma na nią sposób pracy i konieczność zarabiania przez nas pieniędzy. Kto wie, gdzie będzie rodzina, ale myślę, że jej rola w przyszłości znów stanie się większa. Jeśli chodzi jeszcze o Twoje pytanie o matki, to książka jest pełna matek. I zobaczycie tam matki, które zabijają swoje dzieci, matki, które ratują swoje dzieci, matki, które czynią swoje dzieci królami i matki, które stają się polityczkami i przewodczyniami. A było ich wiele. To znaczy wspominałem o Kosem i Haremie Sultana, ale są też tam takie kobiety jak cesarzowa Hinwu, jej zamordowana przez matkę córka. Fascynujący charakter. Jest Marozja, która rządziła Rzymem, była matką, kochanką, babcią i prababcią papieży. Kolejny fascynujący charakter. Ale takich ciekawych postaci w tej książce jest mnóstwo. I tak naprawdę, no wiesz, cały sens historii rodziny polega na tym, że są w niej zarówno kobiety, jak i dzieci. I to jest niesamowita ciekawostka. Muszę przyznać, że dla mnie to było, delikatnie mówiąc, zaskakujące. Bo wiedziałem, że jest, jesteś stuprocentowym Brytyjczykiem, stuprocentowym Londyńczykiem. Powszechnie znaną wiedzą jest to, że pochodzisz z zamożnej rodziny żydowskiej, XIX-wiecznych bankierów z Londynu. Gdzieś tam są twoje korzenie w tej społeczności. Natomiast dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, że przodkowie Simona Sobaga Montefiore i moi przodkowie. Raptem 100 czy 150 lat temu żyli de facto bardzo blisko siebie, bo twoje korzenie są po prostu y, na terenach Rzeczpospolitej obłego narodów.. Yes, mother came from my mother's, um, my mother's father came from um, Vilnius, Vilna. Tak, zgadza się, to rodzina mojej matki jej ojciec pochodził z Wilna, z Litwy z czego jesteśmy bardzo dumni. Uwielbiam więc wracać na Litwę. Co więcej, rodzina mojej matki, rodzina Wolfów, pochodziła właśnie stąd, z Polski. Byli bardzo dumni z tego, że w 1863 roku walczyli w polskim powstaniu przeciwko Rosjanom. Potem musieli uciekać, wyjechali do Wielkiej Brytanii. Uciekli, ponieważ byli ścigani przez Sarat jako jedni z żołnierzy żydowskich regimentów, które walczyło o Polskę. Może nasi przodkowie gdzieś tam się spotkali. To jest dla nas bardzo ważna historia, bo tutaj zapewne wszyscy wiecie, że w tych walkach w powstaniu brali udział żydowscy żołnierze, żydowskie oddziały, był żydowski generał. I była to moja rodzina, właściwie dość bliski krewny, ponieważ był to ojciec ojca mojej babci. Tak więc to jest historia nie tak bardzo odległa w czasie. I wiem, że był on z tego bardzo dumny. Potem musiał uciec z kraju, jak wielu ludzi, tych mniej i bardziej znaczących. Musieli wyjechać, udali się na wygnanie. I oczywiście oni nienawidzieli Imperium Rosyjskiego i oczywiście dobrze znali polską historię. I to pokazuje jedną z fascynujących rzeczy dotyczących Polski. Kiedy spojrzymy na te wielkie postacie, takie jak Bolesław Śmiały, Kazimierz Wielki czy nawet Piłsudski, to mieli oni wizję Polski jako narodu wieloetnicznego. Była to naprawdę wspaniała wizja. I wiesz, to wspaniała wizja dla nas jako narodu żydowskiego, ponieważ był to jeden z najbardziej wolnych krajów w Europie. Ten pradziadek nazywał się Wolf. Tak, to interesujące, ponieważ w jednym z jego nekrologów, widziałem jego nekrolog, było napisane, że jego ojciec i on walczyli w bitwie. Była tam wspomniana ta bitwa. Ale kiedy sprawdziłem, to nie mogłem znaleźć jej nazwy. Mogła to być tylko potyczka, o której wspominano. To było coś w stylu koło, coś podobnego. Ale tak czy inaczej, to bardzo interesujące mieć to połączenie z Polską. Oh, well, It's just interesting to have this connection to Poland. Ale tutaj tym bardziej, jeśli chodzi o te powiązania z Polską, muszę z, z, zrobić wpis do księgi zażaleń, bo jednak trzeba przyznać szczerze, książka jest o historii świata, a historia Polski, historia polskiej dynastii czy polsko-litewskiej dynastii Jagiellonów praktycznie tam się nie pojawia. Ta, pojawiają się rodziny Habsburgów, rodziny innych europejskich dynastii tymczasem Jagiellonowie Którzy w pewnym momencie jednak w Europie naprawdę wiele znaczyli, nie są w tej książce wymienieni. To jest naprawdę bardzo poważny zarzut tutaj z mojej strony. Wiesz, mogę powiedzieć coś, co cię zainteresuje. Właściwie to myślałem o tym, że co ciekawe i co nie ma nic wspólnego z moim przyjazdem do Polski, ale jakiś rok temu nagle o tym pomyślałem, że trzeba zaktualizować, dlatego napisałem troszkę więcej o historii Polski. I to znajdzie się w wydaniach, które wkrótce zostaną wydrukowane. Oczywiście żartowałem z tą książką zażaleń i tymi zażaleniami od nas. Nie, no, nie, jasne, ale chciałem rzeczywiście umieścić te informacje, więc jest o nich nieco więcej, ale w drugim tomie będzie dużo więcej o Polsce. Na pewno jest dużo więcej, bo jest tam i Sobieski, i Piłsudski. Ale wiesz, co jest zabawne, jeśli chodzi o tę książkę. Bo wiem oczywiście, że troszkę się ze mną droczysz, ale to jest akurat ciekawa cecha tej książki, bo tak jak polityk musi być kimś, kto potrafi potopić szczeniaki, mamy takie wyrażenie w języku angielskim, że z czegoś trzeba rezygnować, to tak samo jest z historykiem. I każdy kraj, do którego jadę, narzeka, że jest krajem lekko pomijanym. Gdy właśnie byłem w Serbii, usłyszałem, że jest za mało o Serbii. Wcześniej byłem w Hiszpanii. Usłyszałem, że za mało o Hiszpanii, chociaż dużo pisze o Hiszpanii. Byłem w Stanach, czy jest wystarczająco dużo o Stanach? A wiesz, kto najbardziej narzeka? Francja i Wielka Brytania najbardziej narzekają, ponieważ według zwyczajowych standardów pisania o historii świata, jest tu zdecydowanie znacznie mniej o Wielkiej Brytanii i Francji, niż bywa to zwykle. Powiesz, na przykład, pominąłem Henryka VIII, który jest wspominany wszędzie. Ale pominąłem pewne rzeczy nie bez powodu, bo oczywiście musiałem podejmować brutalne decyzje. No i przyznaję, że Polska tutaj bardzo ucierpiała, ale nie w połowie tak jak ucierpieli na przykład Węgrzy. A czy nie jest tak, że dziś nadal państwa słowiańskie w historii Europy są traktowane jak troszkę narody z drugiego szeregu, drugiego sortu? Ja, no nie powinny nie I dlatego Poland trochę Polski. Polska jest tak ważna. Tak, ale nie powinny. Zdecydowanie nie powinny. I dlatego chcę przywrócić trochę historię Polski, bo Polska moim zdaniem jest ważna. Ale wiesz, bardzo trudno jest uzyskiwać właściwą równowagę. Pracuje dość ciężko, aby ją osiągnąć, ale oczywiście pozostają rzeczy, które należałoby zgłębiać bardziej. I są rzeczy, które chciałem się bardziej zgłębić w tej książce. Powinno uczyć się o tym znacznie więcej. I w rzeczywistości będzie to jeden z dobrych efektów wojny na Ukrainie, choć oczywiście trudno mówić o pozytywnych efektach tej wojny. Ale jednym z nich będzie właśnie ta dekolonizacja. Bo zbyt wiele zawsze mówiło się o Rosji, a za mało o narodach takich jak Polska czy Ukraina. Więc to zostanie zmienione, co uważam za pozytywne. Dobrze, oczywiście troszkę żartowałem z tymi zarzutami, ale prawda jest taka, że mieliśmy tutaj na naszych terenach Państwo, które w pewnym momencie historii Europy pretendowało do tego, żeby być imperium, takim troszkę potężnym królestwem, czy, czy imperium było. Było to państwo multietniczne, multireligijne, o wyjątkowej tolerancji, o wyjątkowo progresywnym ustroju politycznym, tylko coś poszło nie tak. Jednak w pewnym momencie to wszystko okazało się źródłem jednak porażki, a nie sukcesu. Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tak, wybieraliście swoich królów i był to także jeden z największych elektoratów, większy niż w Wenecji. Największa liczba wyborców. I to było bardzo zaawansowane światowe państwo, ze wspaniałą kulturą, potężną arystokracją, szlachtą. i wielki kraj ale był to też ogromny kraj i myślę, że był moment, w którym mogła pojawić się alternatywna wersja historii, inna wersja historii. Zawsze interesował mnie ten okres od roku 1605 do 1613, kiedy Polacy zajęli Moskwę pod rządami dynastii Wazów. Wyobraź sobie, że mogło być inaczej. Mógł nastąpić inny bieg dziejów. Mogło powstać Imperium Polskie zamiast Imperium Rosyjskiego, o którym dziś mówimy. I to był jeden z tych momentów przełomowych, które mogły zmienić wszystko. Jeden z wielkich historycznych, co by było gdyby. Ale oczywiście były inne też powody. Myślę, że kluczowe kwestie dotyczące historii Polskiej Litwy. Problemem tutaj była władza wykonawcza. To, że wybierano monarchów, sprawiało, że byli po prostu zbyt słabi, aby w pełni kontrolować zasoby królestwa. A zasoby były wówczas ogromne i to była główna niedogodność. A w tym czasie Rosja, bo tutaj należy porównać się do Rosji, państwo rosyjskie stawało się coraz bardziej zmilitaryzowane, a władcy panowali nieograniczenie. Absolutnie. Nie tylko mieli ogromną władzę, ale dwór rosyjski w pewnym stopniu był takim sztabem wojskowym. A to nie zdarzało się w Polsce, z wyjątkiem momentów takich ważnych historycznie, ważnych kryzysów, na przykład w sytuacji Wielkiej Bitwy w roku 1683. Ale poza tym to się nie działo i to była wielka niedogodność tego państwa. Innymi słowy, te same zalety i cechy, które uczyniły Polskę najbardziej tolerancyjnym i zaawansowanym politycznie, prawdopodobnie najbardziej interesującym krajem do życia w Europie, były również tymi samymi cechami, które uniemożliwiły jej stanie się militarnym supermocarstwem. I tutaj będzie zaskakujące pytanie, ponieważ y, jesteśmy też z pokolenia, które jeszcze pamięta czasy sprzed internetu, gdzie ten dostęp do wiedzy był dość mocno utrudniony, ograniczony. Trzeba było y, dostać tą książkę w bibliotece albo kupić książkę, przeczytać ją całą, żeby szybko sprawdzić pewne informacje. Dzisiaj mamy nieograniczony dostęp do, i do książek, i, i, i do wiedzy, ale nagle się pojawiają jakieś efekty uboczne. Mamy jakieś dziwne teorie historyczne. Tutaj przyznam się, że w Polsce jest taka teoria o wielkiej lechii, czyli imperium, które 2000 tysiące lat temu na tych ziemiach było, było wielkie, konkurowało wręcz z Rzymem, ale niestety zostało później wymazane przez Watykan, przez Watykan z historii. Tutaj trzeba też zgłosić protest, że. Historia Wielkiej Lechy, bo tak się to imperium nazywało, nie została uwzględniona w książce Samona Bega Montefiorego. Jest to książka, można powiedzieć, wybrakowana z tego punktu widzenia. I, I didn't know about this empire, yeah, of course. Ale zostawiając to na boku, y, powiedzmy sobie wprost, czy w świecie anglosaskim też są tego rodzaju y, dziwne teorie historyczne i jak sobie z nimi radzić? We don't have exactly the same problem as you. Nie mamy dokładnie tego samego problemu, co wy. Płaskoziemcy historycznie u nas nie występują, nie mamy ich wielu, ale w internecie oczywiście ciągle spotykam fantastów, fałszywych handlarzy historią, naciągaczy i spiskowców. I dlatego właśnie historycy muszą być w internecie, ponieważ ludzie często mówią mi, dlaczego ty marnujesz czas na Twitterze, Instagramie czy tam gdziekolwiek. A ja staram się nie marnować zbyt wiele czasu. Oczywiście, kiedy piszę książkę, to w ogóle tam nie zaglądam. Ustalam sobie wtedy zasadę, że nie zaglądam tam przed godziną czwartą każdego dnia. Ale kiedy tego nie robię, to zaglądam do mediów społecznościowych. Bo bardzo ważne jest to, aby ludzie tacy jak ja, historycy i ci z Was, którzy znają historię, byli tam, komunikowali się z ludźmi. Ponieważ my nie możemy odpuścić tych miejsc. Są ważną częścią życia społecznego, które akurat znacznie się rozszerzyło. Kiedyś wszystko było znacznie bardziej uproszczone. Były elity, byli duchowni i tak dalej. W wieku XX dołączyły do tego mass media wraz ze swoimi korporacjami nadawczymi, gazetami. A teraz powstała wielka, ogromna przestrzeń internetowa, która jest potężna i bardzo ważna. Nie można jej ignorować, trzeba w niej być. Jeśli chcesz być poważnie traktowaną osobą, jeśli chcesz posiadać wiedzę, musisz być obecny w tych miejscach. Nie można udawać, że one nie istnieją, ale jednocześnie zawsze będziesz tracił kontakt z niektórymi ludźmi, bo zawsze będą tacy, do których po prostu nie dotrzesz, którzy wierzą w różnego rodzaju bzdury. Ale przy tym jest też wielu ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę. Dlatego ważne jest to, aby zadawać sobie trud edukowania ludzi. Głoszenia prawdziwej wiedzy i prawdziwej edukacji. Oczywiście, zawsze znajdzie się pewien procent takich, którzy będą mieli inne wyobrażenie o świecie, inne zdanie. Ale gdy tylko zobaczysz, co piszą, to zdasz sobie sprawę, że oni nawet nie są zainteresowani tym, by kiedykolwiek dowiedzieć się, co się naprawdę wydarzyło. I oczywiście nie można marnować na nich czasu, ale innym musimy to wyjaśnić. Dlatego ludzie tacy jak ja, czy Antony Beevor, lub inni dość dobrze znani pisarze historyczni, którzy mają światowy zasięg, muszą pisać szeroko dostępne książki, rozmawiać z ludźmi, wychodzić do nich, podróżować, ale także i być w internecie i czasami tracić na niego czas. Ludzie jak ja, czy Antony Beevor, czy te znane pisarze którzy mają światowy zasięg. It's Szczerze się przyznam, że byłem już jakiś czas temu zafascynowany inną książką Jerozolima, która bardzo ciekawie przedstawiała historię miasta, które było najczęściej oblegane w historii świata, zdaje się 50 razy, czy też dwukrotnie, zupełnie zrównane z ziemią. Dzisiaj znowu Bliski Wschód staje się w centrum zainteresowania całego świata. Mamy jednak taki bezprecedensowy konflikt. Może nie będę pytał o to, co się teraz dzieje, ale z historycznego punktu widzenia chciałbym zapytać, jak to, co się wydarzyło 7 października 2023 roku i to, co dzieje się teraz w Gazie, będzie odbierane i rozumiane za 50 lat. We we'll remember both together. Zapamiętamy obydwa te wydarzenia. Będziemy je pamiętać, ponieważ każda z tych społeczności ma swoją własną historię tragedii. A te tylko powiększają tę przerażającą listę, będąc kolejną tramą, które doświadczyły w minionym stuleciu. Jesteśmy teraz w najciemniejszym momencie, w bardzo mrocznym czasie. Myślimy o tych, którzy zginęli 7 października. Myślimy o zabitych w gazie. O Palestyńczykach i Izraelczykach, o każdym dziecku i każdym niewinnym człowieku. Musimy pamiętać o życiu każdego niewinnego cywila i ubolewać nad życiem każdej niewinnej osoby, która zginęła, niezależnie od tego, czy była Izraelczykiem, czy Palestyńczykiem. Bo wydaje mi się, że dzisiaj nie ma z tej sytuacji wyjścia. Znaleźliśmy się w najciemniejszym zakamarku tej historii. Ale z takich tragedii czasem mogą wynikać nieoczekiwane rozwiązania. Wiemy, że człowiek jest zdolny do przebaczenia i miłości. I ja nie twierdzę, że coś takiego stanie się w ciągu najbliższych tygodni, ale ostatecznie moim marzeniem jest to, aby można było dzielić tę Ziemię i dzielić Jerozolimę. Zatem oba narody mają wybór, czy mogą zaakceptować siebie nawzajem. Wiele osób po obu stronach odrzuciło to i zwróciło się przeciwko sobie. Przyjęło za najważniejsze nietolerancję, nienawiść i zabijanie. Ale tak samo jak widzieliśmy już w latach 90., po obu stronach większość może uwierzyć we wzajemną tolerancję, w współistnienie. Oni nie muszą się kochać, to mit, nigdy nie będą się kochać, ale po prostu muszą się akceptować i tolerować tolerować, że istnieją. Wiesz, jest 9 milionów Izraelczyków, 2 miliony z nich to arabscy Izraelczycy. Palestyńczyków jest od 7 do 9 milionów. Oni nawzajem nie mogą sobą rządzić. Palestyńczycy nie mogą też wyrżnąć Izraelczyków. To się nie stanie, Izrael nie upadnie. Jednocześnie Izraelczycy nie mogą rządzić Palestyńczykami bez zagrożenia zniszczeniem samych siebie. I dlatego, choć na razie wydaje się to fantazją, że kiedykolwiek zapanuje tam pokój. W rzeczywistości, dążenie do tego jest najbardziej sensownym rozwiązaniem. Jest to jedyna droga, choć trudna. Ja po prostu marzę o dwóch republikach, izraelskiej i palestyńskiej. O dwóch narodach, o dwóch historiach, dwóch traumatycznych doświadczeniach, które będą zawierać się także w tych wydarzeniach z ostatnich sześciu miesięcy. I wierzę, że wyniknie z tego coś pozytywnego. Dwa republiki: Palestinian Republic two nations two stories two traumas that will now include the events of the last six months and that out of it um out of it something positive will come ja tutaj muszę powiedzieć że mam bliskiego kolegę z, który żyje w Tel Awiwie, jest takim liberalnym żydem też ma korzenie w, w jego, jego przodkowie też pochodzą z, z ziem polskich i odbieram to tak, że tam Żydzi w, w państwie Izrael też są wewnętrznie podzi bardzo podzieleni. Wydaje mi się, że taką mniejszością, którą on najbardziej której najbardziej nie ceni, która najbardziej go drażni, to nie są wcale Palestyńczycy, tylko ultraortodoksyjni Żydzi. I tutaj ta historia też się powtarza, bo jednak źródło tego konfliktu i źródło tego okrucieństwa, też jest gdzieś pochowane w, w, tych, w tym powtarzaniu tego biblijnego, tej biblijnej sentencji, czyli oko za oko. Zom za ząb, czyli odpowiadanie z wyjątkowym okrucieństwem, na jakikolwiek atak, takim okrucieństwem zupełnie bezprecedensowym, z tym, co je, mieści się w kategoriach europejskiej cywilizacji. But funny enough, I think that the um Hamas invasion of Israel on October 7th, with its aim of slaughtering everybody, in which there were no civilians, but women, children, everyone counted. Dzisiaj to tak wygląda, ale co ciekawe. Inwazja Hamasu na Izrael 7 października, mająca na celu wymordowanie wszystkich, w której oprócz cywili mordowano także kobiety, dzieci, była bardzo podobna. Najbardziej przypominało to nie Biblia ani nic związanego z konfliktem arabsko-izraelskim, ale szturm krzyżowców na Jerozolimę 15 lipca 1099 roku. I to właśnie, jak na ironię, przypominało mi najbardziej. Ale tak, jest wiele historii zniszczeń. I mają one odniesienie do tego, co się dzieje w gazie. W zniszczeniu gazy jest też jakiś aspekt biblijny, ale ta wojna jest po prostu bardzo okrutna. Jest to wojna, której prowadzenie w żaden sposób nie może być akceptowane. To wszystko jest istotne, ale Twój przyjaciel porusza także inną kwestię, a mianowicie, że w obu społeczeństwach, jak powiedziałem, istnieją elementy których całkowicie nie da się pogodzić, które nigdy nie będą chciały pokoju, które nigdy nie przekształcą się, nie przyjmą pokojowych rozwiązań, będą jedynie chciały zniszczenia innych, ale nadal wierzę, że istnieje jakaś większość, którą można przekonać do uznania i tolerancji wobec innych. I to powinna być nasza nadzieja. Oczywiście każde społeczeństwo bywa złożone. Społeczeństwo Izraela jest bardzo złożone, wieloetniczne, wielorasowe. Składa się ze świeckich ludzi. Takich najbardziej świeckich, jakich możemy sobie wyobrazić. Ale są tam też ultraortodoksi. Podobnie jest z palestyńskim społeczeństwem. Jest pełne fundamentalistów, islamistów, dżihadystów, ale jednocześnie jest jednym z najbardziej nowoczesnych społeczeństw, jakie możemy znaleźć. Chodzi o to, że musimy dać nadzieję ludziom, którzy chcą dobrych rozwiązań. Tylko, że to jest bardzo trudne. A po tym, co się stało, tą sytuację pogarsza jeszcze fakt, że Izrael jest rządzony przez najgorszy rząd, jaki kiedykolwiek miał. Rząd, który nie tylko jest groteskowy, nietolerancyjny, ale jest jednocześnie niekompetentny, idiotyczny i nieudolny. A w tym samym czasie gazą rządzi Hamas, kierowany przez morderczą, ludobójczą sektę, która... Wierzy w fundamentalistyczny islam i wierzy w wrześni wiernych, wymazanie z mapy całego Izraela. Tak więc to rządy po obu stronach są niemożliwe do akceptacji i one muszą być zmienione. Dziękuję, ta rozmowa to był dla mnie ogromny zaszczyt. To było a I to było dla Dziękuję. Miło Cię Great. Okay? Dziękuję Wam, że zostaliście do końca. Zostawcie komentarz pod materiałem, a najlepiej propozycję polskiego utworu, który Simon Seback Montefiore mógłby dorzucić do swojej playlisty historycznej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.